Siemanko, z tej strony Kazmir. Jesteśmy w mieście Ladoga. Miasto Ladoga jest okupowane przez drużynę Asgard, jak tutaj zresztą widzicie. Będzie trzeba ich pokonać, ale zanim to, złapiemy sobie Pokemona, który dołączy do naszej drużyny. Udajemy się zatem na ścieżkę 312 i szukamy naszego Pokemona. I już na samym początku nas zaczepia. Kto to jest? Gligar! No nie mogło być lepiej! Nie mogło być lepiej, nie mogliśmy lepiej trafić. No słuchajcie, ziemny i latający w jednym. Świetnie, idealnie. Jesteś mój. Bracie, jesteś mój. Mam tylko nadzieję, że cię nie zabiję. Shadow Ball na dzień dobry. Uuu, mocny jesteś, mocny jesteś. Rzucimy Kojona. Kojon. Proszę bardzo. O rany, silne ataki masz, bardzo wysoki atak, bardzo mi się to podoba, potrzebuję takiego jak ty. Nuzlocke Ball! I lecimy z tym koksem! Pięknie! Rzucamy i... Raz, dwa, trzy! Dziękuję bardzo, pozamiatany Gligar jest mój i dołącza do mojej drużyny! Fenomenalnie! Informacje o Gligarze zostały dodane do Pokédexu. Gligar, latający skorpion. Szybuje bez wytwarzania jakiegokolwiek dźwięku. Łapie twarz swojego przeciwnika, używając swoich długich i twardych przednich szczypiec. Następnie wstrzykuje truciznę poprzez kolec w ogonie. Bombowo. Właśnie takiego niebezpiecznego trochę Pokemona potrzebowałem. Jak cię nazwać? O rany. Jestem taki podekscytowany. Nie mam pomysłu w tym momencie. Szybowiec go nazwać? Nie. Szybce już mam. Więc musisz się nazywać inaczej. Nazwę cię Truciciel. Nie znasz żadnego ataku trującego, ale... Te żądło, przez które wstrzykujesz truciznę, no coś musi znaczyć, więc nazwę cię Truciciel. Jesteś mój! Dobra, słuchajcie, ja biorę Gligara do drużyny i widzimy się za chwileczkę. Siemanko, no i jesteśmy już podleczeni i jesteście gotowi, żeby podjąć drużynę Asgard, bo ja jestem. No to ruszamy na pierwszego trenera. Co? Nie chcecie ze mną walczyć? Co ty to? Wiesz co? Pozwolę ci przejść. Boss chce się z tobą zająć sam. Nice. Nieźle. No to podchodzimy. Nareszcie, bracie. Nasz czas nadszedł. Siła Diveusa jeszcze się nie ustabilizowała. To prawda. Na szczęście Odin był w stanie przewidzieć jego następną pozycję dokładnie. Nie wydaje ci się to jednak dziwne? Boss powiedział, że potrzebujemy dwóch legendarnych Pokémonów do swojego planu. Ale dlaczego? Czy Diveus nie wystarczy? Ja też nie rozumiem. Dlaczego potrzebujemy Jirachiego, Pokémona zwycięstwa, kiedy mamy cząstkę żyjącego Boga? Nadchodzi. Jesteś gotowy, bracie? Zawsze. Diveus nasyć swoje oczy drużyną Asgard, swoimi nowymi, prawdziwymi mistrzami. Przygotuj się, już nikt nas nie zatrzyma. Ty jesteś tym dzieciakiem, który upokorzył mnie w Pokezderzaczu Hadronów.
Oni są sami, Torze. Nie bój się. Możemy po prostu rzucić Master Balla i mieć to z głowy. Nie są sami. Czy to Morgan? Cholera, najpierw Wilson, teraz Morgan. Czy elitarna czwórka staje naprzeciwko drużyny Asgard? Nieważne. Pokażemy wam, że zasługujemy, by kontrolować Boga. Morgan? A to dziewczyna jest! Myślałem, że Morgan to męskie imię, nie? Jak Morgan Freeman, nie? Taki murzyn, trochę aktor, Boga grał. A tutaj proszę bardzo, komandor Thor i komandor Loki chcą ze mną walczyć. Wystawiałem Elkida i Sableye'a. A my wystawiamy... A, bo ona mi pomoże w tej walce. No, może być Swanna. Przykro mi, Swanna, ale dostaniesz tubę. Niestety, przykro mi. Sableye użył Night Daze'a, ale nie trafił. Swanna używa Rain Dance. Niedobrze, bo on używa elektrycznych Pokémonów. No i sorry, to by było na tyle dla ciebie, Swanna. Jeden uderzenie wystarczy, żeby powalić przeciwnika, Sableye'a. I wystawię teraz Banette. Swanna będzie się próbowała leczyć. Ale Thunder Punch kolejny ją po prostu miażdżę. Cloud Cell. Ojej, ojej, Róża jest confused. Bo będę musiał zmienić Pokémona. Nie, chyba tylko na pewno. Ua, Luxray! Ua, może być kiepsko. No jeszcze mi sparaliżowali Róże. Więc to jest najlepszy moment, żeby zmienić. Tylko kogo wystawić? Shadow będzie dobre. Proszę cię, Float Cell, zajmij się Luxrayem. Świetnie! Co? To nie jest super efektywne? A nie, bo przecież on nie jest ciemny. No, bosko po prostu. No i po Float Cellu. No to super, no to... Widzę, że to właściwie mam sam rozwalić całą przeciwną drużynę. Dobra, Valerain to jest nasza szansa. Zombie Strike. Pięknie. I nie ma Banette. A truciciel na 30, świetnie. Trucie nie się uczy. U-turn! No pewnie, że chce, żebyś się nauczył U-turna. U-turn nie dość, że atakuje, to jeszcze pozwala nam za darmo zmienić Pokémona. Otóż się Fury Cutter. Sableye? Kolejny Sableye! Dziwne. Dobra, mamy szansę zmierzyć mu tego Luxraya. I to też zrobimy, Zombie Strike. Swagger na Sableye'a, świetnie. Nie, Shadow, nie! Na szczęście ten Ice Fang mnie nie powalił. Ale teraz Valerain też jest skonfundowany. Jeszcze raz spróbujmy Zombie Strike. Valerain, tylko się nie uderz! Dobrze, Luxray jest sparaliżowany. Więc Zombie Strike go powali. Okej, okay, nie ma źle. Shadow na 36. Chce się nauczyć Future Sight. Spojrzenia w przyszłość. Nie uczy Future Sight. Nie interesuje mnie ten atak.
Ile wy tych Pokémonów macie? Pupitar jeszcze na koniec. Zombie Strike, a już na Sableye, wykończymy tego Sableye'a. Ach, Valrein, nie! O, przeżył to! Tymczasem Shadow, kolejny krytyczny cios. 1114 expa. Trucicie na 31! Świetnie! Pupitar mi wykończył Valraina, mojego towarzysza. Aha, i ty już nie masz więcej Pokémonów, no spoko. Zombie Strike. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. A kogo ja mogę zmienić? Kojon. Świetnie, obniżymy mu atak. Ataki pokroju superpower będą zadawały nimi obrażeń. Aqua Tail. Jest! Udało się! Mam nadzieję, że ich pokonaliśmy. Jeszcze! O kurde, ten cholerny Sharpedo. Sekretna siła. Jeszcze raz sekretna siła. Powiedz, że to już jest wszystko. To już jest wszystko. Tak, pokonaliśmy komandorów Thora i Lokiego. To niemożliwe. Drużyna Asgard nie mogła przegrać. Będziemy mieli naszą zemstę. 6000 dla mnie. No ekstra. Nie. To niemożliwe. Nikt nie stanie na naszej drodze. To dziewczyna jest, nie? Szybko, Valrein. Użyj... krzyku? No takiego... no krzyku, mówmy się, że krzyku. O, krzyk. Ten atak sprawia, że każdy Pokémon ucieknie. Nieważne, jak potężny. Elitarna czwórka zapłaci za to. Odyn już wie, gdzie jest Jirachi. Pokémon życzeń. Gdzie się pojawia. Nasze pierwsze życzenie będzie... Naszym pierwszym życzeniem będzie bolesna śmierć dla elitarnej czwórki. I twoje też, Kazmir. O nie, 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 nie. Żadnego życzenia mojej śmierci. Hej! Kazmir, prawda? Wilson mówił mi o tobie. Mówił mi też, ostrzegał mnie, że drużyna Asgard może przyjść do koła chromowego. W każdym razie, Tobias chciał się z tobą spotkać, prawda? Jest najmłodszym z elitarnej czwórki. Ma tylko 11 lat. Wydaje mi się, że słyszał o tym, jak pokonałeś jego brata bliźniaka, Grahama. To po prostu uważaj na niego, ok? Muszę podążać za drużyną Asgard. I to tyle? Spoko. O, mogę się udać do swojej sekretnej bazy. Nie, nie mam po co tam iść. Dobra, słuchajcie, to ja się idę podleczyć. I ruszamy w dalszą drogę. Na ścieżkę numer ile? 312. Dobra, to widzimy się za chwilę na ścieżce numer 312. Okej, jesteśmy na ścieżce 312. Z przodu mi Zdrivus, żeby się troszeczkę poćwiczył. Kolejny trener, który chce zostać, mający nadzieję na zwycięstwo popychadła. Okej, może być. Fajny trener Karen. Wystawia Skytera. To będzie mało zadawało Shadow Ball. Jego ataki są nie bardzo efektywne. Jeszcze raz Shadow Ball.
Dawaj, trucicie. Dobra, i tak wiemy, że jesteś szybki. Slash. W sumie trucicie może zostać. Akrobatyka. Uwa. Troszeczkę nieco poczę. Nie mam ataków ognistych. Czemu chociaż miał. U-turn. Kojon? Obniżył mu atak. Może Ice Fang? Nie, też jest niewiele, bardzo efektywne. Aqua Tail. O, to jest ten atak, którego potrzebowaliśmy. Ale ty trafię, no weź ty, kurde, no. Not very effective. Aqua Tail. Okej, okay, to rozumiem. Kojon na 37, truciciel 32. Świetnie. Charmeleon. Żadnego zmieniania, nic nie zmieniamy. Niech sobie wyjdzie Charmeleon, a my użyjemy Aqua Tail. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Podziękował Charmeleonowi. A ja szybki skok do Pokemonu. Okej, już jesteśmy podleczeni. Walcz ze mną. Mama mówiła, że jest rzadki Pokemon gdzieś tutaj. Ale nie pozwoli mi wrócić do domu, dopóki go nie złapię. Złapię go! Sprawię, że mama będzie szczęśliwa. Jaka mama, nie? Wzięła, wysłała dziecko do trawy i powiedziała, nie wracaj, dopóki nie złapiesz. Cześć. Wielu ludzi szuka rzadkiego Pokemona tutaj. Myślę, że moja drużyna jest całkiem do tego przygotowana. Góral Tery chce ze mną walczyć i wystawia Jinx. Dobra, bansz jest z przodu, więc zaczynam Shadow Ballem. Super efektywne, ale nie zabiło niestety. Jeszcze raz, Shadow Ball. I nie ma żaden Jinx na mnie straszny. I Banshee na 34, wrócicie resztę expa. Graveler. Na Gravelera najlepszy kto? Oczywiście, Kojon! Obniżymy mu atak, świetnie. Aqua Tail. Tylko żebyś nie znał Sturdy. Super. Jeden atak, jeden kill. Vanillish, to jest lodowy. Kurde, bele. Worek. Worek jest taki niepodtrenowany, nie? 32. Zaczniemy klasycznie fake out. Przed krytyczny cios. Force palm. O nie, 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 nie. O, zapomniałem, że dałem mu choice benda. O, rany. Kojon, shadow. Kojon. Cześć.
trzeba było użyć Brick Breaka i tyle. Dobra. Surf. I żadne lody nam nie straszne. Mam... Dobrze widzę tą ścieżkę. Na razie jest wszystko fajnie, wszystko dobrze się dzieje. Spójrz tutaj! Jung! Teraz skradnę twoje Pokémony! Nie, mam nadzieję, że ty żartujesz. Włamywacz Seigen chce ze mną walczyć. Wystawia? Lieparda. No to żadna Banshee. Nie, na pewno nie Banshee. I wystawiamy worka. O, demet. Brick Break. One shot, one kill. Świetnie. Dobrze, worek. Nie mogłem tego zrobić, nie mogłem tego zrobić. I trzy koła mi dał. Nie martw się. Dorwę cię, kiedy nie będziesz spaczał. Możesz próbować. Dobra, albo ptaki, albo elektryczne. Jedziemy. Hej, dzieciaku. Chcesz zobaczyć moje ptaki? Ej, to jakiś pedofil, ej. Trener ptaków Sami wystawia Murkrowa. No. Jakie ja mam na to szczęście, nie? Żeby tylko nie znał Pursuta. Kojon. Obniżymy atak i już nic nam nie powinien robić. Wow, to było mocne. Ice Fang. Na latające idealny. Super efektywny. Nic nie zmieniamy. Zostaje Kojon. A my walczymy dalej. Ice Fang. One shot, one kill. O, i tyle. Moje ptaki spadły na ziemię. I 1056 dla mnie. Nie miałeś tyle pieniędzy, co? Włamywacz. Będę musiał ci pokazać moje ptaki innym razem. Cześć, walczysz? Cały ten brud nakłada się na moje ubrania. Panna Mariana chce ze mną walczyć. Wystawia Roselię. W sumie Banshee tutaj może coś zrobić. Psybim. Super efektywne. No to cóż, teraz ataki raczej będą zawsze trafiać. Wystawia Lopunii. Tym lepiej, Banshee ma... O, i Psybim. Dziękuję bardzo, pozamiatane. Tyle z twoich Pokémonów. Lopunii, to znaczy, że wystawiamy worka. I one shot, one kill. Brick Break. Myk. I nie ma. Płynnie mi dzisiaj idzie. Jestem zadowolony, nie? Na spokojnie. Każdego tutaj pokonujemy. O nie, złamałam paznokieć. Ale pannice z ciebie. Panna taka jak ja nie powinna się zadawać z dzieciakami takimi jak ty. Bo jesteś lamą. To może dlatego? Dobra. To jest kolejna, co byś chciała pewnie ze mną walczyć? Mighty Morphin... Nie, jak to leciało?
Mighty Morphin Power Poker Rangers! Go, go, Poker Rangers! Tun, 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 tun. Go, go, Poker Rangers! Tun, 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 tun. Go, go, Poker Rangers! Mighty Morphin Poker Rangers! Plus Lee. No to Shadow Balling for Life. Nic to nie robi, żadnego strachu. Jeszcze raz Shadow Ball. I żaden plus nie na mnie straszny. To co, teraz będzie minun pewnie. Banshee na 35, drociciele, reszta expa. Quagsire. Jak Quagsire, no to róża. Róża tutaj na 42 poziomie. Najsilniejszy Pokémon właściwie w tej drużynie obecnie. Giga Drain. One shot, one kill. Świetnie. Ona się nazywa Pokémon Ranger Środa. Środa? Tak, środa. Nie. Wtorek! Wtorek, Boże, ale... Zaawansowany angielski, nie? A już nie pamiętam, kogo ona tam chciała wystawić. Banshee? No najwyżej zmienimy. A Chinchino? Worek? O my g... Jakie małe literki, ej, ja nic nie widzę. Brick Break? Ej, co się stało? W ogóle nie wierzę, ej! Ej, nie wiem. Nic nie widać. Fajnie, że one shot, one kill, ale Boże kochany. Nic nie widzę. Nawet nie wiem, co ona do mnie powiedziała, no nie widzę tego tekstu, jest za małe. Jaki kosmos. Nie jestem zbyt dobra w śpiewaniu czołowej piosenki z Poker Rangerów. Ja chyba też nie, ale mam na... jak wam się podobało, to łapka w górę. Dobra, jest jakiś gangster. Zobaczymy, czy się naprawiło. Jeżdżę na rowerze, zjeżdżaj z drogi! Rowerowiec, czy tam motorowiec? Christopher chce ze mną walczyć, wystawiam Scraggiego. No to jak to mówią, nicht gut, nicht gut. Najlepszy byłby worek, ale w sumie mogę wystawić truciciela. Worek tam trochę ma mało życia. Wow, critical hit. Ale tymczasem akrobatyka. Oj, to za mało było. Nie, 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 nie. Uff. Nerwy, nerwy, nerwy. Pupitar. Pupitar, no to... Kojon. Kojon i Aquatail. Wodny ogon. Aquatail. Pięknie! Jedno uderzenie, jeden kill. I o to chodzi, tak możemy grać. Zero śmierci, na spokojnie, żadnego screecha się nie ucz, niepotrzebne nam to jest. Tak. Leiron. Nie, 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 Kojon, zostajesz tutaj. Aquatail! Ach, to za mało, żeby go pokonać. Metaliczne dźwięki. I obniżył mi bardzo mocno defensywę, więc muszę być szybszy. Aquatail! I koniec! I
koniec, fantastico, fantastisze. Mój rower, nie! Czy to mój motor, nie! O kurczę, jeszcze trochę tej drogi mi tu zostało, to jeszcze może ciebie pokonam. Jestem taki na czasie. Trolololololo! Trolololololololo, trolololo. Shadow Ball! Czy będzie one shot, one kill? Tak jest! Jak to na Banshee przystało? Kurde, fajnie by było zostawić. Shadow Ball? To może być za mało. Przeżyj to. Heal Pulse? Ej, ludki. Ej, ona uleczyła mnie. Co do diabła? No fajnie, ej. Jeszcze Galate. Czy ty mnie będziesz leczył? Speed też? Nie, tylko atak. Ale... jak? Dlaczego? Czy to faktycznie jest taki troll? Tutaj wsadzony po prostu tak... No jest tu przeciwnik, ma dobre Pokémony, ale... co sobie z nimi nic nie robi? Jeszcze mnie leczy? Ja nie wiem. Moje Pokémony nie były zbytnio na czasie. LOL! Surfuję po forczanie cały czas. Czy jestem już na czasie? Spoko. Dobra, słuchajcie, będę zaraz pójść, będziemy kontynuować podróż przez tą ścieżkę, tylko idziemy się na chwilę do Poké Center. Wiem, że mi z Drivusa uleczyli, no ale... hello. Przezorny, zawsze ubezpieczony.